serdecznie panią burmistrz, panią Rosiak, obecną na dzisiejszym naszym spotkaniu. Witam przewodniczącego Rady Miejskiej w Żlinie, pana Grzegorza Kozięta. Dobry, cześć. I dyrektora zespołu szkół specjalnych. Też, tak. Witam serdecznie państwa dyrektorów Muzeum Ziemi Pałuckiej i Żlińskiego Domu Kultury. Są też bibliotekarze, kochani, którzy wypożyczają dla was książeczki, ale dzisiaj przeczytają coś dla was. Cieszycie się? Tak! Bo dzisiaj, proszę państwa, jest co? Światowy Dzień Głośnego Czytania. A już mogę zacząć? Dzieci wszystkie są gotowe? Tak. Dobrze, to słuchajcie. Chle samotność nie służyła, a że była bardzo miła, miała 7 koleżanek, czarujących warszawianek, młodych, ślicznych jak poranek, wszystkie pełne elegancji, w sukieneczkach prosto z Francji, uczesane w modne loczki i w pończoszkach jak obłoczki. Chła wraz z nimi w karnawale objeżdżała wszystkie bale. Plotkowała z nimi stale, co dzień każdą koleżankę odwiedzała, filiżankę czarnej kawy wypijała i na inne plotkowała. Jawinia w swojej kryjówce nie czuła się zbyt pewnie. W wielkim, obcym pokoju było ciemno. I właśnie wtedy, tuż przed jej nosem, pojawił się pajączek. Wrzasnęła dziewczynka, wyskakując z kryjówki. Zbawiony jej krzykami Mikołajek biegł po schodach i szybko do niej dołączył. Mam cię! Wrzasnął. To się nie liczy, narzekała dziewczynka. Pod łóżkiem jest ogromny pająk. I tylko dlatego narobiłaś tyle hałasu? Tak, pałkała Jadwina. W dodatku zostawiłem tam ukochaną Klementynę. Na pewno ją zje. Uspokój się, zawołała Ludeczka, która także wyszła z kryjówki. Mikołajek będzie musiał uratować lalkę. Bardzo proszę. Odważnie zanurkował w ciemności pod łóżkiem. Klementyna została uratowana. Cała i zdrowa wylądowała w ramionach swojej właścicielki. Kłopot w tym, że do włosów przyczepił jej się mały pasażer o 8 nogach. Zasnęła znowu Jadwina na widok pająka. Przerażona rzuciła lalkę na balustradę, przez balustradę na dół. Klementyna rozpłaszczyła się na podłodze. Mam nadzieję, że nie zrobiłaś krzywdy temu żyjątku, powiedziała Ludwideczka. Nie, spokojna głowa, pan Mikołajek, wskazują palce na małe czarne coś, które uciekało. Ale Aleksander, Fedro, Paweł i Gaweł. Paweł i Gaweł w jednym sali domu. Paweł na górze, a Gaweł na dole. Paweł spokojny, nie wadził nikomu. Gaweł najdziksze wymyślał swawole. Ciągle polował po swoim pokoju. To pies, to zając, między stoły stoliki. Gonił, uciekał, wywracał koziołki. Strzelał i trąbił i krzyczał do znoju. Znosił to Paweł, nareszcie nie może. Schodzi do gawła i prosi w pokorze. Zmiłuj się, wadź pan, poluj ciszej nieco, bo mi na górze szyby z okien lecą. A na to gaweł, wolność Tomku i swoim domu. Dzisiaj jest bardzo ważny dzień, powiedziała mama, podając Tupciowi przedszkolny fartuszek. O nie, wyjęczał Tupcio Krupcio. Ja nie chcę do przedszkola, przedszkole jest głupie. A skąd wiesz, synku? Zapytała mama. Nigdy tam nie byłeś. Bo wiem, nadąsał się Tupcio. A po chwili dodał, miś wtedy mi powiedział. Tupcio tak długo męczył mamusię, aż wreszcie się zgodziła, żeby został w domu. Dobrze, pójdziesz do przedszkola innym razem. A dzisiaj potowarzyszysz mi podczas prac domowych. Powiedziała mama, wyjmując deskę do pracowania. Tupcio był z siebie bardzo dumny. Nie wierzył, że mama mu ulegnie, a jednak udało się. Gdy mama skończyła pracować, zaczęła myć podłogę. Tupcio Krupcio wycierpliwił się. Popatrzenie na sprzątającą mamę było okropnie nudne. Nie mogę się doczekać, kiedy mama skończy porządki i nareszcie się ze mną pobawi. Ale myślał. Ale mama miała dużo pracy i nie zanosiło się na zabawę.
Wreszcie mama skończyła. Zanim Sara dopuścimy do głosu, to ja mam takie dla was zadanie. Słuchajcie, jakie mamy książki? Takie, które bawią, tak? Takie, które, jakie jeszcze? Mikołajka. Takie, które uczą. Słuchajcie, ja mam też takie... Słuchajcie, ja mam taką książkę, akrobatyka języka. I teraz każdy z was będzie musiał przeczytać jeden wierszyk z tej książki. Zaczniemy od pana Artura, a później każdy z was. Zgoda? Nie. To będziecie powtarzać pana. A umiecie czytać, pierwszaki? Kto umie czytać? Proszę. I was jest tyle, słuchajcie, że na pewno będziecie po nas powtarzać. Potem wyznaczycie gości, kto ma jeszcze przeczytać taki trudny wierszyk, tak? Wybierzemy najtrudniejszy dla pana Artura. Słuchajcie, żeby teraz tak, żeby to dobrze przeczytać, to trzeba zrobić taką gimnastykę językiem. Kto umie tak zrobić? A tak dookoła? Tak? Jeszcze trzeba powiedzieć A, O, E, E i O, U, Y. Proszę bardzo. To są pierwsze kramiące języki. Dobrze, bardzo. Nie, czesał czyży. Czarny koczek. Czyszcząc w koczku każdy loczek. Po czym przykrył koczek toczkiem, lecz część loczków wyszła boczkiem. Powtarzamy. Tak? Uda się? Bo teraz wszyscy powtórzą tak. Cześć Czesień. Cześć Czesień. Czeszesz się częściej często. Cześć się częściej często. Czy częściej sam? Czy częściej sam? Dobrze. A ja jeszcze zanim pan Artur przeczyta Gwiezdne Wojny w całości, to ja wam jeszcze troszkę gimnastyki języka, tak? No, posłuchajcie. Hasał, a potem będziecie powtarzać. Hasał kuczek z tłuczkiem wnuczka i niechcący huknął wnuczka, ale kreca wnuczek wróżnął i z chłopkotem hełm się stuknął. Leży żuczek, leży wnuczek, a pomiędzy nimi łuczek. Stąd dla huczka jest nauczka, by nie hasać z tłuczkiem wnuczka. A teraz dla was zadanie, słuchajcie uważnie, bo będziemy powtarzać. Jest Sasza suchą szosą. Idzie Sasza suchą szosą. Suszy sobie swoje szorty. Suszy sobie swoje szorty. A co to są szorty? Spodnie. Słusznie. Mąż grzegżółki w chaszczach trzeszczy. W krzakach drzemie krzyk. A w trzeszcie straszy jeszcze wytrzeszcz oczu strzyk. A co to są strzygi? Takie czarownice z bajki. No i jeszcze taki ładny, a później słuchajcie, ja myślę, że zrobimy taką rzecz. Ale najpierw o wróbelku. Wróbelek Walerek miał mały werbelek. Werbelek Walerka miał mały werbelek. Czy to była ta koruda? Ale ładna pogoda. Znakomita na mały spacerek. Michał. Oznajmiła i zadowolona zbiegła z niego. O, a kto to? Zawołała na widok małego kwiatka. To ja, pierwiosnę. Dopiero co za... Znowu zawita do nas mrodze. Co wtedy? Marcowa pogoda ma swoje kaprysy. Jadą mi ładnie kuleczkę. Nagle słonko zakryły szare chmurki, a potem z tych szarych chmurek spadły białe, mokre płatki. Co to? Zapytał zdumiony pierwiosnek. To śnieg gumda spół, pokiwała łebkiem ruda biegłeczka.
Jaki on delikatny zawołał pierwiotnik. A jaki lodowaty. Pierwiotnik tuli płatki pod białym kącykiem śniegu. To jest całkiem milutko i błogo. Dobranoc, dobranoc. Na pewno jutro pojawi się słońce i stopi. A miasta piekukały, bociany się ucieszyły, że żabki zobaczyły. Kle, 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 kle. Ja chętnie żabkę zjem. Kum, 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 kum. Ucieknę ci co tu. Brawo. Więc włożył koszul i okrył się pledem. Jak go odkryli, to już było? Z siedmiu bałwanków jeden zaraz orzekł, że się poślizgać warto na jeziorze. Lecz ledwie zdążył na jezioro wleć, wpadł w taki poślizg, że zostało sześć. Że na wieży, biało wieży, leży gniazdo nie topera. Powtórzcie, biało wieży, koło wieży. Koło wieży, leży gniazdo. Na wieży, biało wieży, leży gniazdo nie topera. Lepiej niż w operze, świetnie jeżdżę na rowerze. Na kominicie puszy łapie, pięknie Wisła jest na mapie. Moja.